Dzień dobry, Gabriela Synowiec, zespół do spraw teatralnych Łódzkiego Domu Kultury. Dzisiaj z moim gościem jest Teresa Radzikowska-Binkowska, szefowa Teatru Pod Lupą, od bardzo wielu lat związana z Łódzkim Domem Kultury, reżyserka, aktorka, pomysłodawczyni wielu, wielu projektów teatralnych. Teresa opowie nam dzisiaj o tym, jaką metodą pracuje w teatrze. Powie również, czy może są jeszcze jakieś nabory, czy można przyjść, w jakim wieku trzeba być, aby dostać się do Teatru Pod Lupą. Ale już oddaję głos Teresie. Dziękuję. Ponieważ rzeczywiście 30 lat minęło na wiosnę tego roku, od czasu, kiedy tutaj zaczęłam parać się tą działalnością, już po różnych swoich doświadczeniach teatralnych, między innymi w Teatrze 77, w którym byłam kilka lat, chociaż jeszcze wtedy też kilka lat współpracowałam z Teatrem 77. I zaczęłam robić te spektakle i pracować z młodzieżą. Więc doświadczenie mam ogromne. Myślę, że 44 w tej chwili spektakle za sobą mam, jeżeli chodzi o Teatr Pod Lupą, ponieważ w ciągu tych 30 lat na ogół zdarzało się na pewno jeden spektakl albo nawet dwa. W każdym razie, jaka jest ta metoda? To jest taka metoda, którą określiła tak w skrócie jedna z uczestniczek z Teatru Pod Lupą, w tej chwili mama, szczęśliwa, już chyba trójki dzieci, kulturoznawczyni, pracuje w tej chwili jako nauczycielka i ona określiła swoją obecność, zresztą kilkuletnią i owocną, bo była nagradzana w tym teatrze jako uczestniczkę stada, określiła tą swoją obecność. A mnie określiła jako przewodnika stada, czyli w ciągu tych 30 lat pracy to tych stad było, jak się można domyślić, wiele. Pierwsze stado to było 5 lat trwało, wtedy trochę dłużej trwały związki w teatrach, takich tego typu nieprofesjonalnych. Ponieważ łączyła ludzi pasja oczywiście, ale również i to, że dostęp do tych wszystkich dzisiejszych wynalazków cudownych, prawda, związanych z cyfryzacją był mały, więc ludzie przychodzili tutaj, żeby pogadać, żeby pobyć ze sobą i żeby się czegoś też nauczyć. Generalnie praca zawsze opierała się na tym, że ludzie artykułowali swoje potrzeby. W sensie, prawda, czego oczekują od życia, czego oczekują, na jaki temat chcą się wypowiedzieć, co ich bawi, a co ich nurtuje i tak dalej. I na podstawie tego wybieraliśmy, albo ja wybierałam, czasami ja wybierałam teksty, wtedy się jeszcze grało spektakle różne, prawda, na podstawie dramaturgii światowej i polskiej. Teraz to już jest wszystko bardzo ograniczone. Ostatni nasz taki wyczyn to była Febe Wróć. W każdym razie było tych stad wiele i to był pierwszy czynnik. Drugi czynnik to był taki, że narzucałam jednak jakąś dyscyplinę. I trzeba było uczyć się mówić, uczyć się ruszać, improwizacje zbiorowe, indywidualne. To była baza, czyli warsztaty teatralne. I w czasie tych warsztatów ludzie zaczynali myśleć teatrem, prawda? Ale co było najważniejszym i wydaje mi się jest nadal aspektem tej pracy, to to, że powstawały więzi między ludźmi, więzi, które do tej pory działają. Jeżeli chodzi o metodę, myślę, że ta więź jakby między ludźmi jest bardzo istotna i bardzo ważna. A tutaj te ogromne rzesze ludzi, bo myślę, że około 300 osób się przewinęło przez ten mój teatr w ciągu tych 30 lat,
Ludzie przychodzili po to, żeby być ze sobą, to raz, żeby się czegoś nauczyć i pracować nad jakimś artystycznym wyzwaniem. W tej chwili to zaczyna się już coraz bardziej dewaluować, ale ja myślę, że może jednak teatr przetrwał tysiąclecia i dopóki nie zamienimy się w roboty, to może ten teatr będzie jeszcze potrzebny. W każdym razie w tej chwili grupa jest niewielka. No tak lajtowo traktujemy sprawę, wchodzimy w nową rzeczywistość po pandemii. Ostatni spektakl My Heroina na YouTubie można zobaczyć pod takim tytułem. Natomiast myślę, że od jesieni, dopiero od jesieni, bo ja się jeszcze wybieram do sanatorium, po prostu ruszymy z nową działalnością, więc od października zapraszam. A powiedz jeszcze, w jakim wieku mogą pojawić się ludzie? Właściwie to nie jest u mnie żadną przeszkodą, ponieważ ja robię spektakle wielopokoleniowe. Ja kiedyś pracowałam nawet z przedszkolakami, ale oczywiście myślę, że tutaj wchodzić będzie w grę. No ostatnie roczniki podstawówki, średnia szkoła, gimnazjum, bo wtedy jest ta chęć i para, ale i studenci, ze studentami pracowałam. No generalnie, ale i z dorosłymi. Jeżeli starsza osoba, Bożenka Wilk na przykład przyszła przed laty 15 już, świętej pamięci Bożenka Wilk, miała wtedy 55 lat. Kończyła swoją karierę pedagogiczną i przyszła i zapytała, czy ona mogłaby coś zrobić. Ja wtedy miałam młodziutki zespół, ale wtedy po prostu Bożenkę przygotowałam do konkursu recytatorskiego i ze znakomitym efektem. Także zapraszam. Moi drodzy, dzisiejszym gościem była Teresa Radzikowska-Binkowska, szefowa Teatru Pod Lupą, reżyserka i aktorka teatralna, a całość spotkania prowadziła dla Was Gabrysia Sonowiec, a za dwoma kamerami Agata i Dominika. Brawo! Do zobaczenia!